Dobra, więc witam serdecznie w kolejnym wspaniałym odcinku z serii Valkyrie Elysium, odcinek numer 8. W dzisiejszym materiale przejdziemy na kolejną misję z tego Galdban Territory. Tym razem Victims of the Gods mamy misję. Więc po raz kolejny będą to bardzo podobne rejony, ale może z nieco innej, nie wiem, strony perspektywy. Może będzie dało się jeszcze odblokować te regiony, które w poprzednim materiale niestety pominąłem. Quite a challenge, sending you off to find some gifts that you've never even seen before. Where do we even begin? The four gifts contain an enormous amount of power. While on Midgard, it is likely that their power will have an effect on the surrounding area. So I guess we should look for places where something odd is happening. Or perhaps has happened. Yes. And we shall continue to purify any souls we find on the way. Dobra, w takim razie standardowe podejście i zobaczmy, gdzie my się w sumie znajdujemy, czyli z trochę innej strony. Że mnie pamięć nie myli, to ja osobiście, chwila, moment, gdzie ja wcześniej podróżowałem. Jakoś tędy rozpoczynaliśmy naszą historię, więc teraz będziemy mogli się na tą drugą stronę jakkolwiek dostać, zaraz to sprawdzę. A więc misja główna tędy niby jest. Trzeba na pewno. A dobra, czyli będę musiał wykorzystać tą nową naszą postać, ale zanim to zrobimy... Nie, wydaje mi się, że warto jednak przeszukać te poboczne regiony. Może się uda się odblokować coś interesującego tak w ramach wstępu. W sumie misja niby tędy nie prowadzi, na mapie też nie jest to w żaden sposób zaznaczone, ale myślę, że jednak warto zobaczyć takie regiony. Chyba, że jeszcze jakaś inna misja by się w tym miejscu znajdowała, albo nie wiem, nas gra zablokuje. Nie, ja w tym regionie jeszcze chyba nie byłem. Dobra, jeszcze mogę się jakkolwiek cofnąć, że rzeczywiście mamy tego bohatera. Dobrze widzieć po raz kolejny kogoś naszego, ale więcej raczej nie porozmawiamy. No proszę bardzo, mam jakieś znajdźki poboczne. Mam właśnie do ulepszania postaci broni, więc to się z pewnością przyda. Zawsze jednak warto takie miejsca poboczne sprawdzać bardziej dokładnie. Aczkolwiek z tego co widać, dałoby radę jeszcze przejść może jakoś na drugą stronę. Jak to w ogóle na mapie wygląda? Nie, to zostało akurat, nie wiem, zablokowane. Czyli niby tędy powinien być jakiś korytarz i to nas powinno przenieść do tych kolejnych miejsc, ale... Nie, wydaje mi się, że może jakaś misja poboczna będzie tędy dostępna, bo no dużo tak nie zrobimy. Myślę, że jednak o wiele dłuższy będzie ten korytarz, no ale cóż... Natomiast tędy jakkolwiek wskoczymy jeszcze przez ścianę, chyba nie. No staramy się tak wszystko dosłownie przedstawić super szczegółowo. Dobra, tędy już nie będę ryzykował. Więc dajmy się na misję główną. I patrzcie teraz na to. A nie, zawaliłem. Chyba. No tak, na samym początku muszę się skupić na tej pułapce. I dopiero teraz. To również było w jednym z tych tutoriali, może pamiętacie, w pierwszym odcinku. Już jakiś czas temu, dobra, czyli save'ujemy, teraz się raczej już dużo nie ulepszymy. Ostatni save, 20 pozycji. Będę musiał to jakkolwiek nadpisywać już niebawem. No, w sumie pamiętam mniej więcej tą lokację, byliśmy po drugiej stronie tej wyrwy. Tego, nie wiem, wielkiego stadionu, który w sumie nie wiadomo do czego służył. Może jakieś walki się w tym miejscu odbywały. To w sumie całkiem prawdopodobna opcja.
Więc bardziej otwarta lokacja. O, ktoś się pojawił, jakieś nowe golemy ogniste tym razem. Z czymś takim w sumie jeszcze nie walczyliśmy. O, proszę bardzo, akurat mamy tego bohatera, on atakuje ze skillów tych, jak to się nazywa, zimowych, więc to się super przyda, kurde. Będę musiał wymienić sobie niektóre statystyki. Powiedzmy, że zamiast tego świętego uderzenia Hail Shot, tak zwany. No i teraz spróbujmy. No tak, nawet ze zwyczajnych ataków walki wychodzą dosyć prędko. Ten nowy bohater Cypher się super przyda akurat na tych wrogów. Yggdrasil, teraz notatka na temat tego świętego drzewa, które jakoś łączy wszystkie wymiary, chyba tam 9 było w mitologii nordyckiej, już nie pamiętam. Właśnie będzie niedługo wychodził ten God of War Ragnarok i tam ma być wszystkie, chyba 9 właśnie tych światów przedstawionych, więc jeżeli chcecie zapoznać się bardziej z mitologią nordycką, to tam chyba będzie jeszcze bardziej rozwinięta ta fabuła. Tym razem z czym mamy do czynienia? Dobra, czyli skille elektryczne będą w tym miejscu potrzebne, no i weźmy od razu, a w sumie dwójkę bohaterów. Zobaczmy, jak szybko to pójdzie. Kurde, rozwali całe drzewo niedobrze. Głupia sprawa. A, czyli to z kolei skille ogniste byłyby wymagane. Dobra, zajmijmy się na samym wstępie tymi mniejszymi przeciwnikami. To ja się jeszcze jak blokuje wróg. Come on. Bije jednego kolesia z jednym HP przez pół godziny. Co to jest za obrona niesamowita? Dobra, i teraz ten główny wróg, trzeba z ognia go zaatakować, kurde. Teraz kolejny, jakkolwiek mi uciekł, niedobrze. Patrzcie, jak potrafi jeszcze unikać moich ataków nieprzyjemnie. Dobra, po raz kolejny wezwijmy naszych sojuszników, jeszcze jakieś rzeczy nie by się w tym miejscu przydało. Dobra. Akurat jesteśmy na fulla, ale mnie złapał. Dobra, te walki są jednak coraz trudniejsze. Jeszcze raz ogień. Dobra, przebity. No tak, tylko szkoda, że nie uratowałem tego drzewa. Trochę się w tym miejscu spóźniłem. W sumie nie wiem, jakie są wady właśnie takiego rozwiązania, czy no po prostu nie udało nam się tych duszy uratować i w sumie tyle, chyba jakaś trochę mniejsza punktacja wtedy wychodzi, no trudno. Dobra, czyli co ja teraz robię? O, od razu mogę tą ambrozję sobie zwiększyć, teraz mamy 6 tych punkcików, kwadracików. Więcej skillów będzie można już niebawem wykorzystywać. Komuś udało się jeszcze trafić do jakiegoś wujka tutaj. Dodatkowa informacja, ale no już nie będę tego tak super szczegółowo tłumaczył. Możesz jakoś piętro wyżej, tak bym sobie wskoczył. Pamiętam, po drugiej stronie stadionu również można było tak wskakiwać, aczkolwiek nie wiem, czy coś znajdziemy super ciekawego. No, jest osinka, dobra. Czy jednak było warto? Jakieś z kolei informacje chyba o ubraniach, coś w tym stylu. No, po tej drugiej stronie stadionu już byliśmy, czyli tam już raczej nie przeskoczymy, kurde. Aczkolwiek pluję sobie w brodę z poprzedniego odcinka, że nie wszystko sprawdziłem. Akurat była ta północna lokacja, myślałem, że jakoś później jeszcze w tą stronę trzeba będzie się przedostać, ale akurat tego nie zrobiłem, więc nie wiem, jakie będą konsekwencje.
Ma to jeszcze 50 łuczników. No oni akurat nie są jacyś super mocni, nawet nie ma co wzywać tych naszych bohaterów połocznych. Nas będzie bardziej poważna walka, to dopiero wtedy, dobra. Więc proszę bardzo, od razu sobie wzywamy. I teraz czego atakować? Skille zimowe? Nie, aj, że walnąłem. No tak, pod tym względem te walki są coraz trudniejsze, że mamy wielu wrogów odpornych na inne rzeczy, inne żywioły. Więc trzeba bez przerwy dosłownie zmieniać swoje statystyki. Ajajaj, chciałem tego drugiego walnąć, come on. Teraz zimowe uderzenie, tak jest. No i chyba został ostatni. No i zobaczmy jeszcze jakieś tereny wokół tej całej walki. Może jeszcze coś odnajdziemy fascynującego, jak to wygląda. A ten już nie przejdziemy. Chyba w poprzednim materiale ten byliśmy, nawet już dokładnie nie pamiętam. No tak, byliśmy. Dobra, pamiętam już to miejsce. To już było szczegółowo w sumie sprawdzone, przeszukane. Allow me to take a look. Wojna pomiędzy bogami. Ktoś tak słyszał, że coś takiego rzeczywiście było, to ten cały Ragnarok. Raczej w tym miejscu musimy wykorzystać tego bohatera. Aj, po raz kolejny zapomniałem, że na samym początku muszę się skupić na tej pułapce i dopiero teraz. I to już jest chyba jakaś arena bardziej poboczna. Zobaczmy, co to będzie w ogóle warte. Czyli w tym miejscu było wcześniej to drzewo tajemnicze, ale teraz akurat niczego nie widać. Ciekawe, dlaczego tak to wygląda. Zazwyczaj taka dziura pojawia się po tym drzewie, ale nie wiem, tym razem absolutnie nic z tego rodzaju nie otrzymaliśmy. Więc to wygląda jednak inaczej niż zazwyczaj, ciekawa sprawa. Jeszcze jakieś ukryte przejścia, proszę bardzo. Trzeba zajrzeć dosłownie w każdy kącik. Jeszcze coś było naokoło, przed chwilą widziałem. Zaraz, zaraz, jak się w ogóle dostać do tego kwiatuszka? Chyba będzie trzeba jakoś z góry zeskoczyć i dopiero wtedy. Dobra, spróbujmy. O, proszę bardzo. Jakaś starsza pani jeszcze przekazała nam dodatkowe informacje, cudownie. Jeszcze tak w ramach dokończenia zobaczmy jakieś tereny wokoło tego stadionu, ale chyba więcej już nie ma. Ej, ale teraz pytanie pozostaje, jak się wrócić na ten stadion. Jakoś nie widzę dobrej opcji teraz. W sumie ciężko powiedzieć, chwila, moment. No, nie widzę, żebym mógł się gdziekolwiek wspinać. Być może tędy już na samym starcie. Ej, kurde, jestem totalnie zgubiony. O kurde! Dobra. W sumie nie wiem, czy twórcy czegoś takiego ode mnie oczekiwali, ale można było taki parkour w sumie na speedrunie wykonać. Dobra, ciekawe podejście. No i co, musimy się jeszcze na tereny bardziej północne dostać, a to z kolei co to w ogóle oznacza? Zielona kropka? Akurat coś takiego widzę po raz pierwszy, nie wiem co to oznacza dokładnie. Zobaczmy. A, to jest ten liść, te kwiatki, których nie da się odczytać. Chociaż mamy za tym jakiś tekst, nie wiem, za tą mgłą. Może muszę jeszcze jakieś dodatkowe informacje otrzymać i dopiero wtedy się nauczę.
Dobra, skupmy się na jednym rodzaju wrogów na samym wstępie. Teraz może już na tych. Czyli to skille lodowe teraz z kolei. Już mamy za save'a, więc jakoś to wychodzi powoli. Chyba nawet nie ma co już wzywać naszych sojuszników. Meldujemy sobie po prostu już funkcję i tyle. Proszę bardzo. No i po robocie jeszcze duża ilość punktów, cudownie. Z tego co widzę, jeszcze mógłbym piętro wyżej jakkolwiek wejść i proszę bardzo, kolejna notatka. Informacja od jakiejś, nie wiem, dziewczynki z dużą ilością energii. Więc tak jak wcześniej można było zauważyć, jednak dosłownie przeróżni bohaterowie w tym miejscu zginęli. Nie było wyjątków. Dobra, ulepszanie broni. Niestety dalej mi na to nie stać. Obecnie muszę jakieś czerwone jeszcze gemy znaleźć dopiero wtedy. Więc więcej w tym miejscu nie zrobimy, aczkolwiek jeżeli wejdziemy w Walkirię, może tędy dałoby radę? Nie, to też są te czerwone wymagane. Kurde. Dobra, tutaj mogę cokolwiek ulepszyć, więc proszę bardzo. No i tak zrobiłem całkiem duże postępy w tym ulepszeniu postaci. Chyba wszystkie ulepszenia do tej pory, jakie są tylko możliwe. Czyli mamy około 50% odblokowanych umiejętności, więc nie ma tragedii. Może to oznacza, że jesteśmy jakoś, nie wiem, w połowie gry. Czyli teraz tędy musimy już save'ować, dobra. I za nami 5 godzin rozgrywki, okej. Okej, czyli mamy jeszcze jakąś misję poboczną, ale pytanie, jak się jeszcze do niej dostać? Chwila, moment. Jakoś na oko muszę przeskoczyć, na czym to w ogóle polega. No trochę głupio, jeżeli by mnie taka rzecz ominęła. Może po raz kolejny muszę wykazać się mocnym parkurem i chyba rzeczywiście, dobra. Proszę bardzo, jakie ukryte sekrety. Przeklina jeszcze jakieś potworki, jakaś dusza. Trzeba będzie jej pomóc następnym razem. Dobra, czyli wszystkie sprawy załatwione. W sumie jeszcze raz się zasejwuję na tym samym save'ie, jak już mam wziętą tą duszę. Nie ma to jakiegoś większego znaczenia, ale żeby już tego nie odblokowywać po raz kolejny. No teraz ci łucznicy mało przyjemni. Trzeba uważać, żeby mnie jakkolwiek w powietrzu nie mordowali. To jest głupia sprawa czasami, naprawdę. Popatrzcie na to i można do przepaści łatwo spaść. No w sumie żadnych wielkich obrażeń nie zdają. Więc szybka walka i tyle. I to z kolei jest jakaś wielka arena. Spodziewałbym się może jakiejś, nie wiem, walki z bossem. Is something the matter? It is her. So we meet again. You. Is she another Valkyrie? Oh, you have another Enheria. You have done well to find them with Midgard in such disarray. You're certainly livelier than the last time we met. You stand in the way of the Allfather.
For that, you must be put to death. Oh, you poor soul. Well, if you wish to die, I am happy to oblige. Dobra, w takim razie od razu będę musiał wymienić sobie skille. Zaraz. Czyli za... powiedzmy, nie wiem... Zamiast tego będę miał właśnie ten skill atakujący z ataków świętych i to powinno raczej załatwić sprawę. Czyli wzywamy naszych sojuszników. No i zobaczmy, jak będzie sama walka teraz wyglądała. Proszę bardzo, jak od razu przebita. Jakieś ma nowe umiejętności ta przeciwniczka. Mało przyjemna sprawa. Dobra, przebita po raz kolejny. No i to są dobre obrażenia. Trochę ją zamordowaliśmy już na samym wstępie. You've improved. Perhaps you have been deluded by some fallen god's trickery. I will grant you a swift death. You deserve that much, at least. Oh, my. I do not see the humor in this. Deluded. Me. That's rich coming from one of Odin's puppets. Have you forgotten why we were created? The Valkyries exist only to serve Odin. Do you have any idea what it is that you are saying? Of course. Unlike you, I do not make a habit of uttering nonsense. I see. So you still don't. Why are you stopping? I just realized that this fight is a waste of time. What? There is mercy enough left in me to spare another of Odin's victims. I let her get away again. I get the feeling she might know something that we don't. I would not give too much thought to what she told you. Do you think there's a chance she was working under Odin's orders? A different mission or something? Even if that were the case, I see no reason why she should consider us enemies. She just lost interest in fighting us all of a sudden. I wonder what that was about. I cannot make sense of it. Should we chase after her? It's probably not too late. No. Our mission is to find the four gifts. That must take priority above all else. What did she mean? Another of Odin's victims? Aegon, do you know precisely when the world began falling apart? I don't. But a survivor might know something. Too bad we don't see many of them. I suppose we shall just have to guess from the way the buildings and land have decayed. Why would you need to do that? I wanted to make a rough estimate of when it all ends for good. Uh-huh. And how does this estimate help us? Without a proper time frame, it will be considerably more difficult to form an effective plan and decide our next actions. If we want to save the world, we must... Okay. I get it. Listen, I'm no good with numbers. But... if there's something I can do to help, let me know. Dobra, więc jeszcze tak się chciałem upewnić. Okazuje się, że Walkirie są tworzone tylko i wyłącznie przez Odyna. Przez chwilę myślałem, że może przez innych jakichś bogów, ale... jeszcze tak się upewniłem z mitologii nordyckiej, że tylko Odyn je tworzył. Więc... jeżeli ona tak
także jest Walkirią, no to musiała być stworzona przez tego Odyna. Najprawdopodobniej, chyba że ta gra jakkolwiek, nie wiem, zmieni jeszcze tą mitologię. Może jakoś, nie wiem, czerpie, ale nie w 100%. No to jeżeli jest przez niego stworzona, no to nie, może się dowiedziała jakichś negatywnych rzeczy na jego temat. I do tego teraz tak próbuję takiego podejścia. Więc wydaje mi się, że ten Odyn nie jest jednak taki czysty, jak może się prezentować na pierwszy rzut oka. Zobaczymy, jak to się jeszcze zaprezentuje. Dobra, czyli musimy zasejwować, więcej teraz nie zrobimy. W każdym razie walka z, powiedzmy, dosyć ciężkim bossem zwyciężona, ale nie, na normalnym poziomie trudności raczej nie jest to aż takie super ciężkie. Chwila, moment. Wydaje mi się, że jeszcze jakieś właśnie otędy mamy kolejne kwiatuszki. Na mapie właśnie było to widoczne. Jeszcze jakieś plotki dodatkowe na temat upadku jakiegoś, nie wiem, czy to budynku, czy tam, nie wiem, w sumie, co to miało oznaczać, jakaś nazwa własna, której nie kojarzę. Dobra, i pytanie, gdzie my się teraz znajdujemy? Jakaś większa chyba klatka schodowa. Musimy się jakoś na sam szczyt teraz dostać. Tędy? Nie, po raz kolejny zamknięte. Czyli wspinamy się wyżej, zobaczmy, gdzie nas to w ogóle doprowadzi. Najważniejsza sprawa to odzyskanie właśnie tego reliktu. Mają podobno 4 się znajdować. O, rany, od razu wrogowie. A i teraz muszę po raz kolejny powymieniać sobie swoje wyposażenie. Chwila, moment, zamiast tego ataku świętego niech będą ataki zimowe. Dobra, teraz można już walczyć. To wszyscy? Nie wiem, bramę mamy dalej niby zamkniętą. Może tędy? Dobra. No, chyba piętro wyżej po raz kolejny. Musimy się udać. Może zaraz będą jakieś większe lokacje i rzeczywiście mamy nawet ten cel główny już nieopodal. No tak, kolejna arena. Kurde, ile walki już na samym wstępie. Teraz z kolei skille lodowe. Kurde, ile ja obrywam w tym miejscu, dajcie spokój. No w każdym razie mamy jeszcze ten skill leczący, więc to już nie jest jakimś wielkim zagrożeniem, możemy się ładnie uleczyć na maksa. Gdzie się teraz znajduję? Czyli chyba piętro wyżej trzeba się dostać, ale zobaczmy jeszcze na przykład tędy, otwarte. A, czyli muszę kluczyk odnaleźć, dobra. Do jakiejś wieży zegarowej, tak zwanej Clock Tower. Kiedyś taka gra chyba była, Clock Tower. Nie wiem, czy to Resident Evil się na tym nie wzorował, czy tam Silent Hill. Stare czasy. O, Easy Fight, tak jest. Mamy mutantów najwyższej klasy. Easy Fight niby. To będzie jeden z trudniejszych pojedynków w całej grze, pewnie. Te potwory ze stylu Cthulhu są całkiem mocne. Dobra, elektryczność? Nie, elektryczność będzie słaba. Skille zimowe. Nie, nie ma się co na tym skupiać, na tych mniejszych na samym wstępie. Power is useless.
Wraith Valkyrie. No i teraz mamy ostatniego mutanta, dobra, wezywamy swoich sojuszników i teraz ostatnia walka, zobaczmy ogień. Musimy go podpalić. Dobra, ten ogień dalej zadaje całkiem niezłe obrażenia. No i tyle. A okej, okay, czyli mamy klucze do tej wieży zegarowej, ale zanim to zrobimy, jeszcze może jakkolwiek otworzymy kolejne wrota, rzeczywiście. Gdzie się teraz niby znajduje? Nie wiem, czy akurat podchodzę z odpowiedniej strony. A, czyli cel główny będzie ten, dobra. Powiedzmy, że się zasejwuje na samym wstępie. Ulepszenie broni niestety dalej mi nie stać, czyli to jest jedyne podejście. Dobra. Znaczy w sumie nawet nie zauważyłem, jakie to mam klucze. Czy to są klucze do wieży zegarowej? Nie zdążyłem przeczytać, tylko tak po obrazku sobie obejrzałem na szybkości, ale no nie wydaje mi się, żeby, nie wiem, kilka par kluczy było potrzebnych. No zaraz się przekonamy zresztą. Come on. Dobra. No i tym oto sposobem mogę odblokować kolejne drzewo. Jednak warto to wszystko robić i co dzięki temu w sumie zyskuję, już nawet nie pamiętam. Te dusze niby odblokowuję i w sumie tyle. Chyba jakaś dodatkowa punktacja jeszcze mi jest gwarantowana. O, maksymalna ilość zdrowia. Proszę bardzo, kolejna ambrozja. Nasz pasek zdrowia już całkiem nieźle wygląda. Ciekawe, jak się prezentuje maksymalny pasek zdrowia. Czy będzie nawet cały ekran, czy jak? Pamiętam, w Elden Ring może było to całkiem dużo ulepszać na przykład. Na większą część ekranu to już w sumie miałem wtedy. Dobra, tędy już nic więcej nie znajdziemy, a więc chodźmy na te nowe regiony. Jak to teraz będzie wyglądało? Jeszcze mamy jakąś misję poboczną nieopodal. Ale to chyba trzeba będzie jakoś odpowiednio już do środka wskoczyć z tego, co widzę. Dobra, to jest jedyna opcja. No i ta misja poboczna, już nie wiem, która. Całkiem sporo ich mamy. Jesteśmy perfekcyjni do misji pobocznej. Koleś chce stworzyć jakąś najlepszą pracę w swoim życiu. Ale my też jesteśmy do tego potrzebni, dobra, jakoś to jeszcze wykonamy. Ale następnym razem... O, patrzcie, jakie ukryte skrzynie mamy czasami dostępne. Cudowna sprawa. No i schodzimy niżej, okej. Okay. Chwila, moment, czy coś mnie przypadkiem nie ominęło? Kurde, była chyba jeszcze jakaś notatka, ale nie wiem, czy z drugiej strony, czy jak. Kurde, mam nadzieję, że mnie to nie ominęło w głupi sposób. Kurde, teraz nie jestem przekonany, czy mogę się w ogóle wrócić? Nie, nie mogę. Mamy kolejnych wrogów. Dobra, zaraz pomyślimy nad tym powrotem. Teraz trzeba jednak wrogom dać nauczkę. No z kolei jacyś nowi przeciwnicy diamentowi, nie wiem. W sumie nie wiem, jak sobie mogę na nich teraz poradzić.
Aha, czyli to skille zimowe będą na niego dobre, okej, i tyle. Ajajaj, i po raz kolejny niestety mamy taką sytuację, że nie mogę się cofnąć na te poprzednie tereny, a być może mnie tam ominęła jedna sprawa. Głupie to jest jednak, że jeżeli coś zawalimy, czegoś nie sprawdzimy, to już nie ma powrotu na te wcześniejsze tereny. Przez to można nie wygrać gry na 100%, chyba że rozpocznie się całą grę, całą misję od początku. Więc to jest trochę bardziej denerwujące, no ale zobaczymy, jak to jeszcze będzie wyglądało. Nie wiem, czy to w sumie jest potrzebne, odblokowywanie na przykład wszystkich takich pojedynczych skarbów, notatek, żeby całą grę na 100% odblokować. Jakieś jeszcze kolejne potiony, tam ulepszające statystyki na krótszy okres. O dobra, kolejna notatka. No, trzeba częściej patrzeć na tą mapę jednak. Dziewczyna, która wierzyła w przyszłość, dobra. Jeszcze jakie opisy? I trzeba będzie się do tej areny ogromnej dostać, jasna sprawa. Chyba po raz kolejny szykuje się jakaś, nie wiem, straszna walka z bossem. Akurat dosyć charakterystyczne miejsce. Chwila, moment, czy ja byłem w tym miejscu jakoś wcześniej? Dokładnie nie pamiętam. Chyba całkiem możliwe. Jestem już trochę zgubiony. O, przy okazji dodatkowa notatka. Byłem w bardzo podobnym miejscu w poprzednim odcinku i to było mniej więcej w tej lokacji. Może to nawet ten sam budynek, tylko on jest jakiś dosłownie, nie wiem, przeogromny. Dobra, ten już więcej nie ma chyba. Zobaczmy jeszcze tak naokoło w ramach pewności, ale już nic nie widzę, okej. Jeszcze tak się postaram zajrzeć dosłownie w każdy róg. Czasami są na przykład jakieś skrzynie, a one są akurat niezaznaczone na tej mapie. Więc jeżeli chce się być super dokładny, to trzeba takie rzeczy sprawdzać. A, byłem z tamtej strony, dobra, już pamiętam, ale nie przeskoczymy już. Dosłownie tam byłem przy tamtym save'ie, ale to już jest ta wcześniejsza mapa. Więc już tego niestety nie zobaczymy. No trudno. Chyba że dało radę jeszcze jakkolwiek cofnąć. Pamiętam, że tutaj była misja poboczna, się znajdowała. Gdziekolwiek była do odblokowania, ale już więcej nie zrobimy, kurde. Będę musiał powtarzać niektóre regiony chyba. Jeszcze zobaczymy, czy uda mi się na 100% wygrać, no. Prince Emmette, tak zwany. Też pierwszy raz o nim słyszę w sumie. No i tutaj szykuje się jakaś większa walka, tak bym obstawiał. Tak to się w sumie prezentuje już bez żadnego save'a po raz kolejny. To może być całkiem ryzykowne. Dobra, zobaczmy piętro wyżej na samym wstępie. Mamy notatkę, może z drugiej strony jeszcze coś dodatkowego. Kolejna ilość wrogów, ale to już akurat nic super mocne. Ten jeszcze ma zdrowia, dobra, trzeba mu sprzedać atak ognisty. Kurde, jeszcze wyleciałem z areny najgorzej. Dobra, trzeba będzie po raz kolejny podejść. No i tym oto sposobem jakaś skrzynia chyba wysokiej jakości czerwona. O, mamy klucz. Czyli nawet chyba było to potrzebne do uzyskania, żeby otworzyć te główne wrota. Tak bym w sumie obstawiał. Natomiast z drugiej strony kolejna ilość wrogów, teraz... W sumie te skille ogniste będą najmocniejsze. Impressive feat indeed. Opportunity arises.
No tak, walkirie są ważnymi jeszcze sługami Odyna. To w sumie też informacja, która była wcześniej już znana. Ej, to jeszcze nie jest wszystko. Chwila, moment. A nie, to piętro niżej jest. Ten kwiatek nie do odczytania, zielony. Zaraz to zobaczymy. Czyli klucz został wykorzystany i co dalej? A, niestety nie mogę przejść na drugą stronę. Kurde, nie ma takiej opcji. Gdzie my się w sumie teraz znajdujemy? W jakiejś ogromnej kaplicy. Ciężko w sumie powiedzieć. Czy musimy chyba zejść piętro niżej? Nie wiem, tak to się prezentuje. Jakaś większa arena. Zobaczmy te korytarze bardziej poboczne na wstępie. O, przy okazji. Przecież ten mogę wskoczyć i skrót odblokujemy raz tą notatkę. Pusta notatka bez informacji, no niestety. Jak to w ogóle odblokować teraz, no? Macie jakiekolwiek pomysły, to możecie napisać. Jeszcze jakiś dodatkowy skill, na czym to w ogóle polega, zobaczmy, ale zamiast czego? Zamiast piorunów, powiedzmy. Punishment Blast? Taki skill chyba mroczny. Dobra, spróbujemy. Wygląda całkiem obiecująco. Nie spodziewałem się, że Valkyria będzie mogła takie skille w sumie dzierżyć, no ale dobra. Ciekawa sprawa. Z kim ja się teraz pojedynkuję? Dobra, chyba cięższa walka się szykuje. Jeszcze kolejni, kurde. Jakiś trudniejszy pojedynek. Jeszcze ten skill mroczny, to się chyba jakoś super nie przyda. Kurde, co to za straszliwa arena? Na każdym kroku mamy jakiś przeciwników. No, nieprzyjemnie to wygląda. Trzeba jeszcze zwracać uwagę, ile mamy HP. Może czasami się już zgubić w tej walce wielkiej. Z tym teraz walczę. Ile on ma w ogóle zdrowia? Skill ogniste. No i tyle. Trochę bardziej skomplikowana potyczka, ale daliśmy radę. Jeszcze jakaś dodatkowa notatka, zaraz się na tym jeszcze zajmiemy. Co to może być w ogóle warte? No czasami trzeba jeszcze korzystać z tych bonusów, które otrzymuję, ale w sumie rzadko o tym pamiętam. No w sumie nie są one aż takie wymagane. Na tym normalnym poziomie trudności. Jeżeli tak się misje wykonuje dosłownie wszystkie, to mając te wszystkie ulepszenia, wychodzi to całkiem prosto. A, czyli w ten róg mamy się udać? Czy to będzie jakaś, nie wiem, winda albo coś w tym stylu? Chyba tak, zobaczymy. Okej, na jakieś bardziej mroczne regiony teraz wstępujemy. Co może w tym miejscu chodzić? Jakieś katakumby podziemne chyba, ciekawa sprawa. Zaraz. A, czyli to są tacy wrogowie, okej. Okay. Przez chwilę nie wiedziałem, co to w ogóle za żywioł. Jeszcze jeden?
Dobra, trzeba sojuszników wezwać, to już się zbyt wiele dzieje. No, ci już są trochę mocniejsi. Czyli te skille zimowe, proszę bardzo. Dobra, muszę tych sojuszników wezwać, już całkiem mocno oberwałem. Nie tak prosto. No to tyle efektów na ekranie, trzeba przyznać. Czasami jest tyle akcji, że nie wiem. Dobra, sprawa załatwiona. No i mamy kolejnego save'a. Jak to w ogóle wygląda na mapie? To jest główny cel zaraz, okej. Ulepszenie broni na to mi już nie stać, więc po prostu się zasejwujmy o tędy, tak jest. Is this the place? There's not much here other than this lake. It is here. I can sense a great power nearby. Perhaps the gift has sunk to the bottom. Wait. Something's coming. Those? Naglfar, and more than one. We shall purify them all. Do not falter. You are all to be purified. Dobra, muszę wezwać sojuszników na samym wstępie, to z pewnością już wezwałem wszystkich. Impressive feat indeed. Dobra, oczywiście na samym wstępie tych mniejszych sobie załatwimy. Proszę bardzo, po raz kolejny. I teraz ten główny przeciwnik, który wymaga skillów, jak to się nazywa, świętych. A więc powiedzmy, że zamiast tego, tak sobie podejdziemy, teraz można rozgrywać. Dobra, przeciwnik przebity cudownie. A wróg ma jednak całkiem mocne... Całkiem ma sporo życia. Będzie długa walka. Takie szczeczenie. Kurde, co za hity teraz. Aj, nieprzyjemna sprawa, muszę się uzdrowić. Dobra, nareszcie mogę te święte obrażenia sprzedawać. Kurde, nie mam już zdrowia. Chwila, moment. Muszę tędy coś sobie, jakieś eliksiry załadować, dobra? W sumie mogą być średnie. Po raz kolejny święte obrażenia. Come on.
So they had taken the gift for themselves. Look, the power is coalescing. So this is one of the four gifts. If I had to guess, I'd say this was Gunga Nir. The Naglfar must have tapped into its power. Now it makes sense how they were able to put up such a fight. They were unable to control it completely, though. Hence its power contaminating the area. Well now. That's quite some gift. It will continue to wreak havoc every moment it remains on Midgard. We must return it to Asgard post-haste. No jeszcze jakaś skrzynia, której w sumie nie widziałem, takiej jakości dobra. I chyba możemy już wracać, tak jest. Jeszcze się dowiemy od tego Odyna, co on sądzi o tej walce. Że mamy ten artefakt. Dobra, jaką teraz ocenę otrzymałem? S, tak jest. Ciekawe, czy jest jeszcze jakaś lepsza. S plus, S z 10 plusami. Czasami jeszcze takie sobie dają twórcy, ale... No nie wiadomo, czy tutaj również... Dobra, więc na zakończenie zobaczmy, co Odyn jeszcze sądzi o tej walce. To już od razu odblokuje kolejną rundę zapewne. Allfather, I have recovered one of the four gifts. Exceptional work. I see I was not mistaken in appointing you as my claimer of souls. Thank you, Allfather. I am forever at your service. Now, continue your search for the remaining gifts. They will reveal themselves to you, just as Gunga Nir did. Yes, Allfather. And do not let your efforts to purify souls wane either. There may yet be souls worthy of becoming your Enheria. The world's annihilation looms ever nearer. You cannot fail in your mission, Valkyrie. I will not let you down, Allfather. I swear. Indeed. For there is so little time left. Dobra, w takim razie zobaczmy jeszcze, jak to się prezentuje. Czy to będzie jakaś nowa kraina rzeczywiście, Lucardan Territory. Znaczy jednak nie wszystko zostało przeze mnie sprawdzone. Mamy Hollow Blossom z 29 na 30. Jeżeli chodzi o ten Galdbaum Territory, a tutaj... Kurde, bardzo blisko jesteśmy naprawdę, żeby wszystko odblokować, ale jednak nie udało mi się... Dosłownie kilku rzeczy, a subquesty... A, to te dodatkowe questy jeszcze, okej. To jeszcze w kolejnym materiale zapewne wam przedstawię. No jeszcze w ramach zakończenia odcinka zobaczmy, jak tam ulepszenie postaci. Nie, niestety na nic mi nie stać. Teraz kolejniem. Mamy Valkyrie. Ma po raz kolejny te czerwone diamenciki są potrzebne do ulepszenia dosłownie wszystkiego. Więc nawet jeżeli bym chciał, to nie mogę. Pewnie w tej nowej krainie dopiero będzie taka opcja. Czyli co, save'ujemy i w sumie tyle. Więc jeżeli interesuje was kontynuacja, jak będzie wyglądała ta nowa kraina, no to polecam zostawić lajka, suba oraz dzwonka. No i co, więc sobą na tyle. Ja się z wami żegnam. Do jutra.